Od 2000 roku, czyli 10 lat przed katastrofą smoleńską, jestem członkiem tak zwanego Aerospace Consortium. Tutaj są wszyscy członkowie tego konsorcjum. Znowu ogromne firmy lotnicze, Boeing, FAA, NASA. No i ja miałem to szczęście. Ja nie zasługuję na to wszystko, ale miałem takie życiowe szczęście. Tak sobie pomyślałem, że może to tak się dzieje, że to Pan Bóg prowadzi człowieka przez tą drogę. I ja tylko payback, tak? I moim obowiązkiem jest wykonać moją pracę, bo ktoś za mnie zadecydował, kim ja będę, dlaczego się tutaj pojawię. Ja nie chciałem do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżać, proszę Państwa. Zostałem wyrzucony z Polski. Na siłę. I teraz oni tego żałują. Teraz tego oni żałują. To jest moje laboratorium. Działo gazowe, które może rozpędzić obiekt do prędkości samolotu albo nawet do prędkości dźwięku. Całe laboratorium kosztuje 10 milionów dolarów. Tutaj pan Bujnowski razem z całą grupą inżynierów wizytował mnie tam w laboratorium. Niektórzy z tych inżynierów wtedy byli dość sceptyczni. Niemniej jednak pamiętam, pokazaliśmy im doświadczenie. Rozpędziliśmy piłeczkę gumową, która miała przebić 3/4 cala płytę drewnianą. No i się zapytałem, czy jeżeli to rozpędzimy do, nie pamiętam, 200 fit na sekundę, coś takiego, prawda? 230 fit na sekundę. Jeżeli rozpędzimy do 230 fit na sekundę, podzielić to przez 3, to będziecie mieli Państwo w metrach na sekundę. A to ta piłeczka jest w stanie przebić tą płytę drewnianą, czy nie? Oni powiedzieli, nie, niemożliwe. No i puch, poszło jak przez masło. Jak przez masło. To jest ta różnica. Mówimy o inżynierach, ok? To jest nic nowego. Po prostu trudno wymyśleć, jak się zachowa materiał. Tego się nie da wymyśleć. To trzeba albo zrobić tak zwaną symulację komputerową, albo eksperyment. Tutaj mamy właśnie symulację komputerową, a tu jest eksperyment. I tylko wtedy, kiedy mamy możliwość zrobienia takiej symulacji komputerowej, która identycznie zachowa się jak eksperyment, to wiemy, że mamy odpowiedni model matematyczny, który możemy się posłużyć do tego celu, aby symulować dane zjawisko. Suppose it charges used to release a fan blade from the disk. The engine has to contain the fan blade safely and also has to contend successfully with the resulting out-of-balance forces. This is a technology in which Rolls-Royce has a clear lead over any other manufacturer. Nevertheless, the fan blade containment test is regarded as an essential demonstration of safety and integrity. 4, 3, 2, 1, 5. To są testy, które w naszym konsorcjum wykonujemy. Każdy test kosztuje 20 milionów dolarów. Niszczy cały silnik odrzutowy. In a full engine test, this energy is absorbed as vibration through the engine carcass. Truly one of the most impressive sights in aero engine testing. Test jest wykonywany, bo FAA tego sobie życzy. Trzeba go zrobić chociaż jeden. Ale niewiele można się z niego dowiedzieć. Trwa milisekundę. Nie można nawet zobaczyć, co tam się działo. Chyba, że się ma high speed cameras, takie, które my mamy w naszym laboratorium. Ale i te kamery nie pomagają wystarczająco, żeby naprawdę dowiedzieć się, co tam się dzieje. This is indeed one of those occasions when only seeing is believing. Trzeba zrobić ten sam eksperyment numerycznie. Tu mamy tą łopatkę, która zostaje oderwana, która uderza z prędkością maksymalnego obrotów tego silnika. I tutaj możemy się wszystkiego dowiedzieć. Dzięki takiej pracy wyprodukowaliśmy technologię, która
jest używana w tej chwili przez GE do samolotu Boeing Dreamliner. Także mamy efekty naszej pracy. Tą samą metodologię zastosowaliśmy do analizy samolotu Tu-154M. To jest ten samolot. Każdy może przyjść i go dotknąć, zobaczyć. W drzewo. I to jest proporcjonalne drzewo do tego samolotu. To jest to drzewo, które miało być pancerne, które miało odciąć to skrzydło. Trzeba sobie wyobrazić, to jest proporcja tego samolotu do tego drzewa, do pnia. Okay? Wiemy, że samolot rozbił się na wiele małych fragmentów. To jest jeden z tych fragmentów, znaleziony przed miejscem uderzenia samolotu w ziemię. To jest fragment, który oceniał profesor Obremski na drugiej chyba konferencji smoleńskiej, jeżeli sobie przypominam. Na pierwszej konferencji smoleńskiej. Widzimy tutaj typowe odkształcenia, odciśnienia od wewnątrz, wyrwane nity, takie wąsy odchodzące od tej części. To są typowe zjawiska eksplozji. Typowe. Każdy ekspert, gdziekolwiek nie idę w świecie, jak to pokaże, nie mają żadnego problemu. Łącznie z Chinami komunistycznymi. Łącznie z Chinami. A w ostatnich roku, znaczy od wielu lat, ale w ostatnim roku żeśmy dokończyli badań, tutaj jest cała masa różnych typów eksperymentów, żeby scharakteryzować materiał duraluminium, który jest używany do budowy samolotu. Tutaj mamy znowu eksperyment i virtual eksperyment dla cienkich, średnich i grubych płytek, pokazujący, że ten opis matematyczny, ten opis, który używamy w tej chwili, dokładnie odzwierciedla zachowanie się tego materiału. Tutaj mam próbkę. Przyniosłem próbkę, która z tego samego materiału została rozpędzona do prędkości dźwięku. 4 razy szybciej niż samolot Tu-154M w Smoleńsku. Nie rozbiła się jak szklanka na tysiące kawałeczków. Każdy może przyjść i zobaczyć. To jest grubość, dokładnie ta sama, jaka jest grubość skóry na skrzydle tego samolotu. Przy uderzeniu 4-krotnie większą energią, szybciej. Mimo to nie doprowadziliśmy do rozpryśnięcia się tego na kawałeczki. Jeżeli ktoś chce sobie zrobić eksperyment, jak się zachowuje materiał kruchy, proponuję wziąć szklankę w domu lub puścić na podłogę. To będzie materiał kruchy, a to jest materiał plastyczny, czyli ten materiał nie jest w stanie rozbić się. Czyli nie można wytłumaczyć za pomocą tego, dobrze, zgaśmy to światło. Zgaśmy całkowicie to światło. Tak, całkowicie, dobrze. Czyli nie możemy wytłumaczyć, dlaczego widzimy tyle małych fragmentów 70 metrów przed brzozą, aż do miejsca uderzenia w ziemię. Co jeszcze wiemy dzisiaj? Wiemy tutaj ze zdjęć satelitarnych, widzimy takie odkolorowanie w trzech jakby takich plamach trawy w Smoleńsku. Tutaj jest miejsce tej brzozy, tu w tym miejscu, dokładnie ten punkt. Tu jest brzoza. Ponieważ znamy kierunek wiatru, to możemy sobie wytłumaczyć te plamy, że to jest rozpylone paliwo z uszkodzonego skrzydła. A więc możemy stwierdzić, z którego miejsca to pochodzi. Pierwsze, drugie i trzecie. Trzecie jest największe. Pierwsze jest dużo i drugie są oba przed tą brzozą. Pierwsze jest dość sporo przed brzozą. Czyli brzoza nie ma nic wspólnego z rozbiciem się skrzydła. Bo gdyby skrzydło było całe, to nie mielibyśmy plamy z rozpylonego paliwa w tym miejscu.
Tutaj mamy największą plamę, to jest tak zwane TAS 38, to jest to miejsce, które w raporcie Millera i Maku zostało ukryte, które dr Nowaczyk odkrył. Na tyle to miejsce było niedobre dla Rosjan, że postanowili spalić wszystkie krzaki, całą trawę zaraz po Smoleńsku, wykopać całą ziemię i nawieść nową ziemię. Okay? Dlaczego? Dlaczego oni to zrobili? Tutaj mamy brzozę. Górna część leży prostopadle do ruchu samolotu, a tutaj część przed brzozą, samolot leciał z tego kierunku, która sobie wisi na jakimś tam innym drzewie, spokojnie. Tutaj widzimy, że przód, to jest przód samolotu, upadł z kołami do dołu, bo leżą kołami do dołu i koła są obłocone, a środkowa część tego samolotu leży kołami do góry, koła są czyste. Jak można zrobić, żeby samolot upadł tak, że częściowo jest do dołu, a częściowo do góry? No, tylko wtedy, kiedy ten samolot już w częściach leci, a nie jako jeden całkowity samolot. A pan Jorgensen, który notabene przyjedzie już niedługo do Stanów Zjednoczonych i za tydzień zapraszam wszystkich do amerykańskiej Częstochowy, do Dalestown. Tam następny weekend, 18-19, będzie spotkanie takie jak dzisiaj, gdzie pan Macierewicz, my mamy nadzieję, przyjedzie, pan Nowaczyk, pan Jorgensen, Ewa Stankiewicz, ja tam będę i wielu, wielu innych ludzi. Pan Jorgensen zrobił obliczenia, żeby samolot upadł w tym miejscu, gdzie leży, gdzie dotknął ziemię pierwszy raz, to w najbardziej konserwatywny sposób wychodzi, że ten samolot musiał przelecieć od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów nad brzozą. Ten samolot nigdy nie dotknął brzozy. Zresztą te same obliczenia były potwierdzone przez obliczenia pana Kowaleczki, który pracował dla pana Laska. I potwierdziły te wyniki. Wróćmy do moich obliczeń. To jest materia, to jest naprężenie względem odkształcenia brzozy, a to jest duraluminium. Wytrzymałość materiału to jest powierzchnia pod krzywą, czyli ten kawałeczek, ten trójkącik, każdy sobie może wyobrazić, ile takich trójkącików trzeba, żeby wypełnić ten obszar, na przykład pod tą linią czarną. Czyli innymi słowy, duraluminium jest wielokrotnie silniejszym materiałem niż brzoza. A jednocześnie wiemy, że w World Trade Center, to są obliczenia pana doktora Szyladzińskiego, samolot wbił się w budynek, przecinając pionowe kolumny, które są zrobione ze stali. Czyli duraluminium był w stanie przeciąć stal. I tutaj właśnie jest pokazane w tej symulacji, jak to jest możliwe. Stal jest trzykrotnie mocniejsza od aluminium. Czyli ta dynamika, ten ruch jest równie ważny jak wytrzymałość materiału. Im szybciej coś się rusza, tym więcej ma możliwości niszczenia drugiej struktury. Doktor Szulaliński wytłumaczył to w ten sposób. Te kolumny były wielokrotnie grubsze niż to skrzydło, niż grubość skrzydła. Ale nie grubość się liczy, tylko ilość tego materiału wzdłuż tego skrzydła, czy w poprzek, w kontakcie. Bo w tym momencie niszczą oba się, tak jak tu widać, niszczą oba się, ale tutaj jest tylko 10 mm, załóżmy, czy 20 mm, a skrzydło ma kilka metrów grubości. W związku z tym tego materiału jest na tyle dużo, że potrafi wyciąć, przeciąć i dlatego się może wbić do środka budynku. To są rzeczy, które są opublikowane w różnych journalach przez profesorów z MIT, Purdue, Northwestern University i nie tylko doktora Szulagińskiego. Ci wszyscy profesorowie, jeżeli ja im pokażę, że symulacja pokazuje, że samolot przecina brzozę, no to mówią, no przecież to każdy wie, że samolot musi przeciąć brzozę.
Każdy to wie, nawet taki jeden lemming, muszę Państwu powiedzieć, żeby mnie dokopać, jak byliśmy przy obiedzie, to mówi tak, ale się narobił, a to każdy wie, że przecież tam żonator do niczego jest. No ja mówię, no tak, masz rację, ja też wiedziałem, ale gdybym tego nie zrobił, to byśmy nie byli tam, gdzie jesteśmy dzisiaj. To jest symulacja najnowsza samolotu z tak zwanymi slotami, czyli tych częściami z przodu skrzydeł wysuniętymi i pokazuje, jak ta część górna po przecięciu od tego drzewa kołuje się tak i upada wzdłuż lotu samolotu. Taka jest dynamika we wszystkich sytuacjach. Nie ma możliwości, żeby nagle się odwróciła i upadła 90 stopni do lotu samolotu. Musi upaść wzdłuż lotu samolotu. Zobaczmy, jak to bliżej wygląda. Tak jest dobrane to miejsce, żeby nie uszkodzić slotu tego, ponieważ tak wyglądał ten slot nieuszkodzony w Smoleńsku. Przyjrzyjmy się teraz z bliska, jak to wygląda. Jeżeli chcemy, aby to drzewo, to jest jakby z góry patrzymy na ten obraz, jeżeli chcemy, żeby to drzewo nie uszkodziło tego slotu, to musi być około 60 cm punkt pierwszego styku z tym slotem. Okay? Ponieważ skrzydło, tak jak tutaj widzimy w tym samolocie, jest do tyłu jakby odsunięte, ma kąt 30 stopni, to i drzewo oczywiście jest drzewo jest elastyczne, to ono wchodzi jakby za ten slot. Wchodzi za ten slot. To jest kierunek ruchu tego drzewa w momencie uderzenia. W tym miejscu, gdzie jest dźwigar pierwszy, to drzewo zostaje już odcięte. Niemniej jednak cały ten materiał tutaj z przodu musi być zniszczony, a ten materiał za slotem musi być jakby ściągnięty, bo to jest materiał plastyczny, tak jak tu widzimy w eksperymencie. Mało tego, ponieważ ten samolot leci z nosem do góry, wchodzi do góry w ten sposób, to materiał, który jest na skrzydle, na jego początku, musi się odkształcić do góry jakby, ponad to skrzydło. Zresztą tak samo jak w tym prawdziwym wypadku samolotowym, który był w 2014 roku, gdzie samolot AN ściął kilka drzew i w końcu zatrzymał się na kolejnym drzewie i widzimy takie same okształcenie w tym miejscu. Samolot AN jest bardzo lekki i pomimo to był w stanie przeciąć tamte drzewa tam w Olsztynie. 28 cm, tyle materiału musi się wykształcić na górze. To jest ważne, ponieważ to powinno być widoczne na zdjęciach. Także te wszystkie pomiary możemy mieć w symulacji. A co mamy w rzeczywistości? Przede wszystkim widzimy, że to jest dla ułatwienia rekonstrukcja tych zdjęć, tego materiału, który jest naprawdę tam leży w Smoleńsku. Krawędź przednia nie jest zniszczona na takiej długości, 60 cm, która musiałaby być zniszczona, żeby to drzewo weszło do środka, a nie jest. Czyli mamy krawędź przednią niezniszczoną, a w środku ogromną dziurę. Ogromną tak, że nie 6 metrów, to jest 6 metrów tego skrzydła, ale 10-12 metrów tego skrzydła zostało zniszczone. Co jest jeszcze ciekawe, że tak jakoś się składa, co pan Jorgensen zauważył, że linia jakby cięcia tej końcówki odchodzi w ten sposób, że od tej przerwy między tymi slotami, ten powinien być zniszczony, ten powinien być niezniszczony, do miejsca nieruchomego z tyłu, bo tutaj są sloty, to są wszystkie części ruchome skrzydła.
I wydawałoby się, że gdyby przede wszystkim, gdyby to było drzewo, które przechodzi jak przez masło, to powinien lecieć w kierunku lotu samolotu, czyli mniej więcej w tym kierunku, tak jak tu pokazuję. Wtedy przecięłoby tą część tego flapu z tyłu. A cięcie idzie do miejsca, które jest nieruchome. To ma bardzo małe miejsce, ale jest sztywniejsze, ma więcej materiału mocniejszego niż tutaj. Nie ma takiej fizyki, która by wytłumaczyła tego typu zjawisko od uderzenia drzewa. Zamiast tej linii jest ta linia. Pan Jorgensen tłumaczy to użyciem liniowego ładunku. I tutaj właśnie mamy to. To jest technologia, która jest dostępna. Tutaj widzimy właśnie jak mały sznureczek z tego typu środkiem wybuchowym, jak tutaj jest, ponieważ jest tak ukształtowany, przecina stalową, kilkucalową płytę w ciągu ułamka sekundy. Czyli technologia istnieje i ta technologia może wytłumaczyć zjawisko przecięcia w ten, a nie inny sposób tej końcówki skrzydła. To może było pierwsze cięcie, ale nie było ostateczne. Musiał być drugi wybuch, ta druga plama, która rozpyliła paliwo, żeby samolot musiał zrobić tak zwaną autorotacyjną beczkę. Bez utraty 10 metrów skrzydła ten samolot nie byłby w stanie zrobić takiej autorotacyjnej beczki. Tak mówią obliczenia aerodynamiczne. Chciałem tu zauważyć, że moje obliczenia, czy pana Jorgensena, czyli aerodynamiczne albo wytrzymałości materiałów, my nie polegamy na jakichś czarnych skrzynkach. My na odsłuchach pana Artymowicza, my nie polegamy na tym. To nie ma w ogóle znaczenia. Dlatego, że fizyka jest ta sama w Stanach Zjednoczonych, we Francji i musi być taka sama w Rosji. Nie ma powodu, żeby fizyka była inna, żeby zachowanie materiału było inne. Natomiast okazuje się, że nawet gdyby tam tłumaczenia ich były prawidłowe, to oni nie pokazują, nie tłumaczą tych zjawisk, które my tłumaczymy tutaj. Doktor Cieszewski pokazał, chyba to była druga konferencja, czy trzecia już, to zdjęcie, Smoleńska. Druga, tak? Więc on kupił zdjęcia satelitarne, 11, 12, czyli te dwa są po katastrofie. Kupił z 5 kwietnia, czyli na 5 dni przed katastrofą i ze stycznia, 26 stycznia. To jest miejsce w tym kwadracie w pobliżu tego drzewa. A tutaj widzimy, że tło jest ciemne. On tłumaczy to, że korona zasłania czy śnieg, czy torebki plastikowe, czy biały płot, czy korę białej brzozy. Nie ma, niewidoczne to jest. W tym wypadku i w tych dwóch nie ma korony, która by to zasłaniała. Tu wiemy na pewno, że nie ma, no bo wiemy, że to drzewo było rzeczywiście złamane. Pytanie jest, czy to 5 kwietnia to jest podobne do tych dwóch, czy to jest podobne do tego? Wszyscy mówią, że to jest podobne do tych dwóch. Nie powinno być chyba zastrzeżeń. A jeżeli tak, to znaczy, że to drzewo było już złamane 5 kwietnia, na 5 dni przed tą katastrofą. To znowu pokazuje, jakie mamy zachowanie. Ale co się tu dziwić? Nie wiem, czy Państwo słuchali telewizji. Wczoraj usłyszałem tą osobę z Rosji, która jest oskarżona o zabicie Litwinienki. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, Litwinienka to jest ta osoba, która polonium została otruta, tak? Więc wczoraj ten dżentelmen rosyjski powiedział, że to pan Litwinienko sam się otruł. I mało tego, że się sam otruł, to jeszcze jak on był u niego, żeby się z nim
porozumieć, to on mu podał rękę i celowo to polonium przekazał mu na jego rękę i dlatego wszędzie, gdzie on się poruszał potem, są ślady tego polonium. No jeżeli wszyscy się zgadzają na to, że generał Błasik mógł być w kokpicie, no to dlaczego Litwinenko miał się sam nie zabić? No jutro się dowiemy, że oficerowie w Katyniu też się sami zastrzelili. Tak będzie. Bo już wiemy, że jesteśmy faszyści, antysemici i rozpętaliśmy II wojnę światową. I w związku z tym nie należy nam się Polska. Nie mamy prawa do Polski. Starają się już sprzedać 1/3 Polski z drzewami, tak? Już zniszczyli cały przemysł. Już Niemcy czekają, żeby przejąć nasze kopalnie. Dla nas kopalnie są nie działają, nie możemy zrobić profitu. Niemcy jak przyjdą, będzie profit. Mało tego, że oni to kupują, ale kupują za bezcen, za nic. Dokładnie. Z pierwszej ręki mogę Państwu powiedzieć, ponieważ na samym początku uczestniczyliśmy w tym temacie, wierząc, że te transformacje to są ku dobremu dla Polski. I francuski bank, już nie pamiętam jego imienia, ocenił wartość polskiego przemysłu gumowego. Taka była nazwa Dębica, nie wiem, czy pamiętacie Państwo. Okej, okay. Dębica Olsztyn, Dębica Poznań. Powiedzieli, że to jest bezwartościowe. Za $2 można było kupić. No ponieważ ja jestem profesorem w Akron, a Akron jest stolicą gumy, no to moja żona powiedziała, no to już jest niemożliwe, przecież tam no te budynki są droższe niż $2 przecież, nie? No więc zorganizowała grupę emerytowanych przemysłowców od opon i zebrała $3 miliony. I daliśmy ofertę do tego banku, który reprezentował Polskę wtedy, $3 miliony. Oni chcą za $2, my dajemy $3 miliony. W tym momencie Goodyear wszedł bo tak miał to przejąć za darmo, a w tym momencie Goodyear, amerykańska firma, wszedł do tego, żeby nas podbić. Oczywiście bardzo łatwo dał 5 milionów i już my nic nie mogliśmy zrobić, bo nie mieliśmy więcej pieniędzy. Te 3 miliony to była jedyna możliwość, którą mogliśmy oferować. Ale jak Goodyear dał 5 milionów, to Michelin dał 8. Jak Michelin dał 8, to Goodyear dał 15. Jak Michelin dał 15, to przepraszam, Goodyear dał 15, to tamci dali 30. I tak wyszło na to, że Dębica poszła za 60 milionów i Poznań za drugie 60 milionów. I oni podzielili się. Trochę lepiej niż $2. Przy czym te 60 milionów za każdą z tych firm i tak było tanio. I tak było tanio. Był taki czas, wiem to z pierwszej ręki, bo tak jak mówię, mam kontakty w Goodyearze, gdzie wszystkie firmy Goodyeara były nieprofitowe. Jedyną firmą, która przynosiła profit, to była Dębica na południu Polski. Ta Dębica, którą za 60 milionów kupili i oni za te profity, które wyciągali z Polski, płacili sobie po $1 miliony bonusy. Okej? Okay? Bonusy. Nie Rosjanie, nie. My nie mamy przyjaciół. My nie mamy przyjaciół. Przyjaciele tutaj są na tej sali. Nie ma ani Kanadyjczyków, ani Amerykanów, ani Rosjan. My jesteśmy przyjaciółmi. Jeżeli my się będziemy ze sobą kłócić, to oni nas rozparcelują tak, że się od śmiechu nie powstrzymamy. Doktor Szladziński zrobił symulację wybuchu. Pokazuje tutaj, że można tak zrobić, żeby część skrzydła była zniszczona, a druga część nie. To są wszystko po to, żeby pokazać, że wytłumaczy panu Laskowi, że te wybuchy mogą być bardzo punktowe, bardzo precyzyjne, tak. Potem żeśmy robili, jak się zachowuje kadłub, kiedy upada do góry kołami, w ten sposób.
OK? W ten sposób. To jest taka rura. I ta rura zgniata się w ten sposób, że pod tą podłogą musi być albo jedna ściana, albo sufit, albo druga ściana. Nie może tak być, żeby nic nie było. Natomiast w Sandia National Lab zrobili test z eksplozją. Z prawdziwymi ładunkami wybuchowymi. I tam pokazali, że jeżeli samolot w powietrzu eksploduje, to wtedy ten kadłub, zamiast się zgniatać do środka, otworzy się na zewnątrz. Tu widzimy właśnie to otwieranie się na zewnątrz. To jest konkretna sytuacja. I tutaj mamy zdjęcie z Smoleńska z jedną ścianą na zewnątrz, drugą ścianą i sufitem na zewnątrz. To jest podłoga tego kadłuba. To zdjęcie, to położenie tego kadłuba na tyle było niebezpieczne dla Rosjan, że widzieliście Państwo film pani Gargas, jak oni dną, to właśnie odcinali, tutaj odcinali, żeby jak najszybciej zniszczyć ten kadłub, żeby nie było dowodu eksplozji wewnątrz kadłuba. Mamy więcej oczywiście takich dowodów. Tutaj mamy na przykład miejsca A, B, A, B i C. Popatrzmy na B i C. Gdyby ten samolot rzeczywiście upadł i niszczył się poprzez ruch na tej grząskiej ziemi, no to można byłoby się spodziewać, że najpierw by odpadła część C, a potem następna za nią, czyli B, prawda? A w Smoleńsku widzimy, że C i B, samolot leciał z tej strony, jest rozbity na obie strony wzdłuż ruchu samolotu i odległość między tymi miejscami B i C jest 30 metrów. Kadłub ma około 6 metrów średnicy. Co rozrzuciło te części tak na zewnątrz? No na pewno nie ten ruch. Na pewno nie ten ruch. Oczywiście mamy tam również miejsca spalone, tak jak tutaj jest pokazana salonka prezydenta. Po, przed i po widzimy spalenia, opalenia i zniszczenia tych części B i C właśnie w tym miejscu. Tak to wygląda, jeżeli mamy eksplozję w powietrzu. Ja oczywiście zrobiłem również symulację całego samolotu, bo pan Setlak mówił, że ja kłamię, że Binienda to jest oszust, bo on tylko zrobił część tego kadłuba razem z Szuladzińskim. Chociaż Szuladzińskiego nawet nie rusza, muszę powiedzieć, bo on chyba ma jakąś wyjątkową awersję do mnie. Nie wiem dlaczego. Do Szuladzińskiego zadzwonił swego czasu i poprosił go, żeby dał negatywną opinię o mojej pracy. Szuladziński zobaczył i mówi, na moment. Jeżeli są małe fragmenty i są rozszarpane ciała, to wystarczy na to, że to wiadomo, że były eksplozje w tym samolocie. No to już więcej pan Artymowicz do niego nie dzwonił. A Nami ma taką awersję, że się nawet nazwał na internecie, że jest antybiniendą. Antybiniendą. No on jest astrofizykiem, także prawdopodobnie ma te antymaterię, tak, no to ja jestem tą materią, on jest antymaterią. To tak się nieszczęśliwie dla niego złożyło i dla tych wszystkich lasków, że Amerykanie zrobili eksperyment, używając samolot Boeing 727, który jest bardzo bliski, prawie identyczny do tego. I właśnie tutaj zobaczymy, jak z kołami do dołu wprawdzie, ale jak on się rozbija z większą nawet prędkością pionową, niż to było powiedziane w Smoleńsku. No na pewno byłyby ofiary. Nie ulega wątpliwości, byłyby ofiary. Samolot jest uszkodzony, niemniej jednak cała środkowa i tylna część nie ulega zniszczeniu. Skrzydła nie ulegają zniszczeniu. Nawet silnik się nie zgasił. Wszystkie sensory, jakie były tam, pokazują, że przyspieszenia w środkowej i tylnej części były poniżej 15 g. Natomiast w Smoleńsku było w oficjalnym raporcie 100 g. 100 g.
Nikt nie wie, jak oni to obliczyli, czy zmierzyli, ale tak napisali. Gdyby samolot rzeczywiście upadł, czy kołami do dołu, czy kołami do góry, bo ja zrobiłem obie symulacje, moja z kołami do dołu zgodziła się bardzo dokładnie z tym obrazem, z tym eksperymentem, który widzimy. Więc to, biorąc ten sam model z kołami do tyłu, nie, do góry, nie byłoby powodu, żeby było inaczej, prawda? To jest właśnie z kołami do tyłu. To co widzimy? Samolot uderza, nie rozbija się, gniecie się oczywiście, no tak jak powinien się gnieść, skrzydła się nie niszczą, ale wzdłuż tego uderzenia on wycina taki krater, taką dolinę. Bomba to jest 80 ton masy, jeżeli spada w całości. No tak się składa, że w Smoleńsku jest tylko taka rysa, to jest zdjęcia satelitarnego. Pan Jorgensen twierdzi, że to jest od statecznika i skrzydła, które by jeszcze bardziej ochroniło kadłub, bo część energii musiałaby pójść na to skrzydło, na ten statecznik, zanim by doszło do kadłuba. A tam mamy tylko taką małą rysę, kilkanaście centymetrów. To jest statecznik pionowy, a w tym miejscu, to jest niedaleko tej rysy, znaleziono na głębokości 1 metra rękę z jednego z pasażerów, strzeloną w ziemię na głębokość 1 metra. W rozmowie parę dni temu z tą stacją radiową RFM-FM, która pierwsza pokazała ten nowy pana Artymowicza odsłuch magnetofonu z kokpitu, powiedział, że to, że prokuratura tłumaczy, że ta ręka odcięła się od pasa. No ale ci prokuratorzy zapomnieli, że pasy w samolocie są tutaj. Że to nie samochód był. Bo gdyby to był samochód, no to jeszcze mógłbym sobie wyobrazić, że pasy mogłyby coś zrobić. No ale załóżmy, że ten ktoś włożył rękę pod pas i tak jechał i dlatego mu się ta ręka urwała, okej? Trochę niewygodne, no ale załóżmy, to jak ta ręka się przebiła przez cały kadłub, żeby wbić się w ziemię na głębokość 1 metra. I to są zgodnie z raportem rosyjskim. To nie jest Biniena sobie wymyślił, czy ktokolwiek, Macierewicz sobie wymyślił. No nie ma takiego cudu, bo ręka, proszę. To jest bardzo świetne zdjęcie. Profesor Witakowski powiedział, że to jest w ogóle nie ślad uderzenia samolotu pierwszy, który jest poznany, bo tam jest wegetacja zeszłoroczna. Są tutaj widać trawy, zeschnięte, nie mógł uderzyć samolot ani ogonem, ani sterem, ani skrzydłem. No tak, no ale ja jestem, uparcie wierzę panu Laskowi. Uparcie wierzę panu Laskowi, dlatego weryfikuję te wszystkie ich tłumaczenia, no bo jeżeli tak, no to musi się to zgodzić, prawda? A oni nic nie tłumaczą, tylko łamią prawo. Prokuratura łamie prawo. Raz za razem. Po pierwsze, nie zrobili autopsji, która jest wymogiem prawnym po przywiezieniu ciał do Polski. Po drugie, złamali prawo, na przykład dając pani Kublik z Gazety Wyborczej zeznania moje i profesora Rojndy i Obremskiego. To jest złamanie prawa. Oni nie mają żadnej wiarygodności. Dlatego im powiedziałem parę dni temu, żeby zdjęli polskie mundury i założyli rosyjskie. Prawdziwy upadek samolotu jest pokazany tutaj. To jest krater zrobiony przez Panam Boeing Jumbo Jet. Większy od całego budynku. I w znacznie twardszym terenie. Na takim miękkim terenie, po uderzeniu Value Jet, zebrała się woda i całe jeziorko się zrobiło. Na głębokość na kilka metrów. Okay? Tam mamy sucho, mamy ludzi, którzy chodzą i pokazują, jak grzęzną, ale samolot nie zrobił żadnej dziurki, w której by się zebrała woda.
Ja akurat tak się składa, że mam profesorów u siebie na moim wydziale, bo jestem dziekanem na tym wydziale, którzy się zajmują geotechnical engineering. To jak im pokazałem to, to oni mówią, no przecież to niemożliwe. Jakikolwiek specjalista by się do tego nie zabrał, czy aerodynamika, czy wytrzymałość materiałów, czy geotechnika, wszystko pokazuje, że to są kłamstwa. Ale znowu podam, jeżeli Litwinienko mógł się sam otruć, no to dlaczego nie? Dlaczego nie? Ale czy prawda, że Litwinienków nie miała wpływu na to, bo ten samolot był na odejściu? Tak, miał. Był na odejściu i tak właśnie się zachowywał. Proszę zobaczyć. Pierwsza eksplozja, druga eksplozja, obrót, bum. Tak uważa pan Jorgensen. W tym miejscu prędkość pionowa była 25 metrów na sekundę. Co silniki robiły? Silniki warczały. Tak jak w tym eksperymencie, który spadał samolot Boeinga, widzieliśmy na własne oczy. Czy silniki coś przeszkodziły, czy pomogły? Nie. Bo jeżeli samolot spada, to spada, prawda? Silniki najwyżej warczą. Tak tutaj wyglądało, które pasuje do tych plam na trawie i pasuje do tego zadrapania na trawie. Ale jedno jest pewne, że samolot, który upada z takiej wysokości bez wybuchu, wygląda w ten sposób. Czy to z kołami do dołu, czy to z kołami do góry. Jedyny przypadek, tutaj mamy Smoleńsk, ilość fragmentów, a tutaj dwa inne, ten Lockerbie i TWA, oba były pod wpływem wybuchu. Nie tylko, że tu musiał być wybuch, ale widzimy skalę tego wybuchu. Tutaj była jedna bomba, która na wysokości 10 tysięcy metrów rozbiła ten samolot. Tu był wybuch paliwa w skrzydle. Tutaj widzimy skalę wybuchu. Ta miara według pana Szuladzińskiego jest miarą energii, jaka musiała być włożona, bo im mniejsze fragmenty, im więcej, tym większa energia musiała być włożona. Czyli wielokrotność tych. Dziękuję bardzo.